Frankowie w IV wieku zasiedlają tereny północnej Galii, a po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego stworzyli samodzielne państwo, na czele którego stanął Chlodwik z dynastii, czyli rodu panującego, Merowingów. W 496 roku Chlodwik przyjął chrześcijaństwo. Jego następcy podbili prawie całą Galię, jednak z biegiem czasu władzę zaczęli obejmować coraz mniej zdolni przedstawiciele tej dynastii, a państwem targały liczne wojny wewnętrzne. Ze względu na nieudolne rządy następców Chlodwiga nazywano ich gnuśnymi królami. W VII wieku państwo Merowingów stanęło przed poważnym zagrożeniem, jakim byli muzułmanie, którzy opanowali kilkanaście lat wcześniej prawie całą Hiszpanię. W 732 roku Arabowie ruszyli na państwo Franków, jednak zostali pokonani przez wojska frankijskie dowodzone przez majordoma Karola Młota. W decydującej bitwie pod Poitiers wojska arabskie zostały pokonane i zatrzymano ich pochód w głąb Europy. Majordom był urzędnikiem królewskim, który zaczynał odgrywać coraz większą rolę w rządzeniu państwem. W 751 roku jeden z nich, Pepin Mały, syn Karola Młota, pozbawił władzy ostatniego króla z dynastii Merowingów, sam zostając władcą i dając początek dynastii Karolingów. Następcą Pepina Małego został Karol, wkrótce potem nazwany Wielkim. Dzięki prowadzonym podbojom opanował prawie cały obszar Europy Zachodniej. Aby usprawnić zarządzanie państwem, z przygranicznych terytoriów wydzielono marchie. Były one obszarami, które były przygotowane do obrony kraju przed najazdami sąsiednich ludów. Zarządzający nimi margrabiowie mieli sporą swobodę w podejmowaniu decyzji wojskowych bez zgody władcy. W czasach Karola Wielkiego nastąpił rozwój nauki i kultury, które były pogrążone w głębokiej zapaści po upadku Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie. Przy ważniejszych kościołach powstawały szkoły, w których uczono czytania i pisania oraz poznawano Biblię. Znaczenie Karola Wielkiego w Europie było tak duże, że w 800 roku przyjął on tytuł cesarza. Dokonana w Rzymie koronacja była wyrazem sojuszu pomiędzy papieżem a cesarzem. Karol jako wybitny władca był w stanie kontrolować bardzo różnorodne ludy zamieszkujące jego państwo. Jednak wraz z jego śmiercią brakło na tronie tak dużego autorytetu, jakim był Karol. W 843 roku w Verdun podpisano układ, na mocy którego państwo Karolingów zostało podzielone pomiędzy wnuków Karola Wielkiego. Lothar otrzymał koronę cesarską oraz środkową część państwa ciągnącą się od Morza Północnego po północną Italię. Ludwik, zwany później niemieckim, otrzymał wschodnią część. Natomiast Karol Łysy otrzymał część zachodnią. Z tego podziału wyrosły współczesne państwa. Z części wschodniej powstały Niemcy, z części zachodniej Francja, a z północnej części władztwa Lotara narodziły się Włochy. Państwo wschodniofrankijskie, późniejsze Niemcy, podzieliło się na szereg autonomicznych księstw, luźno powiązanych osobą króla. Gdy w 911 roku zmarł ostatni przedstawiciel dynastii Karolingów, wprowadzono zasadę, że każdorazowo król będzie wybierany przez miejscowych możnowładców, czyli najbardziej wpływowych ludzi w państwie. Wpłynęło to na znaczne osłabienie pozycji króla. W ten sposób narodził się kraj określany jako Rzesza Niemiecka, która była związkiem księstw posiadających sporą niezależność. Sytuacja zmieniła się, gdy na tron wstąpił Otton I. Odegnał niebezpieczeństwo ze strony Węgrów, podbił księstwo czeskie, a wreszcie ruszył na Rzym, który opanował i gdzie w 962 roku koronował się na cesarza rzymskiego. Jego następcy uważali się za spadkobierców cesarstwa rzymskiego i rościli sobie pretensje do zwierzchnictwa nad całym światem chrześcijańskim. Jednak faktycznie ich władza ograniczała się do terenów Niemiec i północnej Italii.